Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy sobie o zmiękczaniu wody. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie taki domowy zmiękczacz wody z żywicą joną wymienną, regenerowaną tabletkami z solą, czyli te takie najbardziej popularne zmiękczacze, które są instalowane do sieci wodociągowej i po prostu na Wasz dom, do kranów już leci taka woda po tym urządzeniu, gdzie woda jest zmiękczona. I bardzo często parametry wody są takie dość, powiedziałbym, nietypowe. No wyobraźcie sobie, że macie na przykład KH9, czyli twardość węglanową, ale twardość ogólną 0. Przy czym dość wysokie pH. Jak przystosować taką wodę do tego, aby nadawała się do akwarium roślinnego? Zapraszam na film. Odcinek powstał przy współpracy z doktorem Łukaszem Kaczmarkiem, specjalistą od technologii wody. W opisie tego filmu zamieszczam link do blogu doktora Łukasza. Jak chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej, zagłębić się w temat, to wtedy zaglądnijcie koniecznie na ten link, kliknijcie i poczytajcie sobie. A my lecimy. Jest to dość powszechny problem przy tego typu urządzeniach z żywicą joną wymienną, regenerowaną solą, tabletkami po prostu z solą. Żywica jonowymienna w Waszej instalacji fachowo nazywa się kationitem silnie kwaśnym w cyklu sodowym. Brzmi groźnie, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wszystkie żywice jonowymienne mają podobną zasadę działania. W filmie o twardości wody omawiałem, co to jest sól chemiczna, że jej cząsteczka w wodzie rozpada się na naładowane elektrycznie kation i anion. Zjawisko to nazywa się dysocjacją. Otóż żywica ma jedną z tych połówek. Cząsteczki trwałe wbudowane w swoją strukturę. Na przykład kationity mają chemicznie wbetonowany anion w swoją strukturę. Jeśli taki kationit włożymy do wody, to może nastąpić normalna dysocjacja. A więc kation może się odczepić i przejść do otaczającego roztworu. Anion natomiast jest wmurowany w żywicę i jako naładowany ujemnie może przyłączyć do siebie inną cząsteczkę o przeciwnym ładunku. A więc jakiś kation. Na przykład powodujące twardość kationy Ca2+ lub Mg2+. Będzie to działało tak długo, aż wszystkie aktywne chemicznie miejsca zostaną wykorzystane. Mówimy o wyczerpaniu pojemności jonowymiennej żywicy. Z anionitami jest odwrotnie. Część dodatnia, kation, jest utrwalony w strukturze żywicy, a anion może zostać odczepiony i wymieniony na inny. Podsumowując, żywica oddaje do wody jakiś jon, a w jego miejsce wychwytuje z wody inny, wcześniej już tam obecny. Teraz o co chodzi z tym cyklem sodowym? Otóż jeśli jonity można regenerować, jeśli taki wyczerpany kationit umieścimy w roztworze zawierającym dużą ilość, powiedzmy, kationów Na+, to tym razem to te właśnie kationy wymienią się z tymi przytwierdzonymi do wyczerpanej żywicy. Czyli wcześniej wychwycone z wody kationy, w tym na przykład te powodujące twardość, przejdą do roztworu regeneracyjnego, a jego jonit na powierzchni przywiąże kationy Na+, w praktyce dojdzie do regeneracji kationów, poza specjalnymi przypadkami. Najczęściej stosuje się roztwory zawierające właśnie sód Na+, wtedy mówimy o cyklu sodowym, lub kationy wodorowe H+, wtedy mówimy o cyklu wodorowym. Roztwór zawierający Na+ to roztwór soli kuchennej, NaCl, a zawierający H+ to kwasy. Najczęściej stosuje się solny, HCl. Podsumowując, kationity usuną z wody kationy, a na ich miejsce wprowadzą takie, jakie pochodzą z roztworu regeneracyjnego. W przypadku tych regenerowanych solą w wodzie pojawią się jony Na+. W przypadku tych regenerowanych kwasem pojawią się kationy H+. Jak chodzi o anionity, to usuną one aniony, na przykład węglanowe, CO3 lub azotany, NO3, i w ich miejsce prowadzą inne aniony, najczęściej Cl. W przypadku regeneracji solą kuchenną lub OH w przypadku regeneracji zasadą typu NaOH.
Ja wiem, że w tej chwili dominującą wśród akwarystów technologią zmiękczania wody, a właściwie demineralizacji wody, jest odwrócona osmoza. Ale z jonitami nadal się spotykamy. Do czyszczenia wody RO, końcówka DEMI, filtry RODI, domowe instalacje zmiękczające, regenerowane tabletkami, o których wspominałem. Zolek ciągle sprzedaje filtraksy, które są niczym innym niż żywicami jonowymiennymi w odpowiednich cyklach. To właśnie filtraksy można wykorzystać do ewentualnych eksperymentów. Był o tym film, oglądnijcie sobie. Poza tym czasami spotykamy się z żywicami specjalnymi, tak zwanymi selektywnymi. Są to takie żywice, które preferują określony rodzaj jonu, np. NO3, i potrafią usunąć ten jeden, nie wyczerpując innych. Ale to też uproszczenie, bo nie ma tak, że innych jonów nie wymieni. Po prostu wymienia ich znacznie mniej. No więc mając już teraz podstawową wiedzę o mechanizmie działania jonitów, możemy się przyjrzeć konkretnym przypadkom. Domowa instalacja do zmiękczania, regenerowana solą albo Zolek Filtrax GH. Tu mamy do czynienia właśnie z kationitem w cyklu sodowym, czyli z wody będą znikały kationy mierzone jako twardość GH, ale w ich miejsce pojawią się kationy Na+. Jeśli zmierzymy GH w takiej wodzie, to powinna ona spaść możliwie do zera. Zależy, czy użyto odpowiedniej ilości jonitu i czas wymiany jonowej był wystarczająco długi. Jednak jeśli zmierzymy sobie KH i TDS, to nadal będą one wysokie. To jest przykład, dlaczego GH nie jest dobrym pomysłem, jeśli chcemy wiedzieć, czy woda jest wysoko zmineralizowana, bo według testu GH mamy bardzo miękką wodę. Ale niestety łączna ilość jonitów nadal jest wysoka. Raczej nie o to nam chodziło. Co więcej, w wodzie mamy teraz dużo sodu, który jest praktycznie nie do usunięcia z wody, z wyjątkiem filtra RO lub destylacji. To jest przykład też gospodarczego zrozumienia pojęcia twardość. Bo efekty ważne z technicznego punktu widzenia, takie jak brak tendencji do wytrącania kamienia czy poprawa skuteczności detergentów, zostały osiągnięte. Woda jest miękka, ale nadal zawiera dużo soli. Tylko takich, które nie powodują technicznych problemów. Dla akwarysty jednak do bani. Filtrax KH. Mamy tutaj kationik w cyklu wodorowym, czyli z wody bezpośrednio zostaną usunięte kationy Ca2+, i Mg2+, i inne, jeśli były. Na ich miejsce pojawią się kationy wodorowe H+. Mamy jednak efekt wtórny, mianowicie pojawiające się większe ilości jony H+. Zaczynają reagować z obecnymi w wodzie jonami węglanowymi CO3- lub wodorowęglanowymi HCO3-, a więc tym, co mierzymy jako KH. Efektem tej reakcji są cząsteczki wody i CO2. Oczywiście powstający w większej ilości dwutlenek ulotni się do atmosfery lub zostanie wykorzystany przez rośliny. Efekt? Z wody rzeczywiście znika twardość węglanowa, bo ubywają kationy Ca2+ i Mg2+ oraz odpowiadające im węglany. Testy powinny pokazywać zarówno spadek GH, jak i KH i TDS, jednak możemy spodziewać się obniżenia pH. Pojawiły się H+, a więc kwas, dostępne CO2. Idealnie byłoby wodę po takim kationicie silnie napowietrzać, aby usunąć nadmiar CO2 i ustabilizować pH. Trochę dziwi fakt, że Zolek dopuszcza tutaj stosowanie filtraksa KH bezpośrednio w akwarium. Moim zdaniem powinno się tego używać gdzieś w zbiorniku poza akwarium. Mamy tutaj dość duże ryzyko obniżenia się, znacznego obniżenia się pH, więc dobrze by było tą wodę bardzo silnie natlenić, aby ustabilizować te pH i dopiero później taką wodę użyć już do akwarium. Filtry DI. Żywica np. MB400 tak naprawdę jest mieszaniną kationitów w cyklu wodorowym i anionitów w cyklu wodorotlenowym. W tym pierwszym działa jak wyżej omawiany filtrach z KH, a więc z wody znikają kationy, a w ich miejsce pojawiają się H+. Anionit w cyklu wodorotlenowym usunie z wody aniony, a w ich miejsce wprowadzi aniony OH-.
i teraz pozostałe w wodzie po kationicie H+ wejdą w reakcję z pozostałymi po anionicie OH-. Efekt? Głęboka demineralizacja wody. Znikają zarówno kation, jak i aniony. I pozostaje czysta chemicznie woda. Zarówno TDS, KH, jak i GH powinny praktycznie spaść do zera. Oczywiście przy odpowiedniej ilości takiego złoża i odpowiednim długim czasie na to, żeby to wszystko oczywiście zadziałało. Zmiana pH może nastąpić, ale wynika ona z tego, że woda jest praktycznie pozbawiona zdolności buforujących. Stopniowo będzie chłonąć z powietrza CO2, zakwaszając się. Taka praktyczna uwaga. Takie mieszanki jonitów do demineralizacji jak MB400 są w warunkach domowych praktycznie nieregenerowalne. Chodzi o to, że kationit trzeba regenerować kwasem, a anionit zasadą. Nie da się do wymieszanych jonitów jednocześnie dodać kwasu i zasady, bo zareagowałby ze sobą i to bardzo gwałtownie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli ktoś by chciał mnie porwać na taką kawę, to link znajdziecie w opisie tego filmu. I jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć wesprzyj tuż obok nazwy kanału, system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i możecie z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. I nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam na jego Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.